Witamy serdecznie. Witamy w podcaście Mała Wielka Firma. Witamy się w kolejnym odcinku. Marek Jankowski. Marek, który przechodzi mutację. I Paweł Tkaczyk. Podcastu tego można posłuchać na stronach www.maławielkafirma.pl oraz pawełtkaczyk.media.pl. A o czym będziemy dzisiaj, Marku, głęboki mówić? Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat reklamy. A co konkretnie? Dla odmiany. A co konkretnie na temat reklamy? Na temat reklamy będziemy mówić o tym, że reklama obecnie jest wyzwaniem. Mhm. Wyzwanie to ubranie. Nie, wyzwanie to reklama. Aha. Reklama, dawno, dawno temu wszystko było jasne. Reklama, co do czego nikt poważnie nie miał wątpliwości, służyła... Była dźwignią handlu. Otóż to, służyła temu, żeby sprzedawać. I nie bez powodu, nie jakiś John Kennedy, ale nie prezydent, John, tylko... Właśnie miałem zapytać, John F. Kennedy? Nie, John E. Kennedy. Aha. Niejaki copywriter z agencji Lord & Thomas. W roku 1904 albo 1905, bo to różne źródła różnie podają, wymyślił taką definicję, że reklama to jest salesmanship in print, czyli mówiąc po ludzku... Wydrukowany sprzedawca. Wydrukowany sprzedawca, dokładnie. I wszyscy wtedy wiedzieli, że reklama jest tak jak co innego od czego innego, reklama jest od sprzedawania. Wszystko byłoby ładnie, pięknie i fajnie. Wymyślono nawet, jak ta reklama ma sprzedawać. My o tym zresztą mówiliśmy. Był taki odcinek podcastu mówiący o zasadzie AIDA. Dla tych, którzy nie słuchali, bardzo w skrócie. Attention, tak? Czyli zwróć uwagę. Interest, zainteresuj swojego odbiorcę. Desire, wzbudź chęć posiadania tego, co masz do sprzedania. I action, zachęć go do działania, żeby go nie zostawić w próżni po obejrzeniu twojej reklamy. No właśnie. Wszystko byłoby bardzo... fajne, gdyby nie to, że przez te ponad 100 lat, czy od wymyślenia zasady AIDA minęło może troszkę mniej, nie wiem dokładnie, ale czasy się bardzo mocno zmieniły. W tej chwili jest tak, że reklama w gazecie nie jest wydarzeniem, ale w wielu mediach stanowi większą część treści. Dokładnie, no i żeby się przebić z komunikatem, musimy się przebić przez szum. Przez ogromny szum. Widziałem takie czasopismo amerykańskie Small Business Opportunities, poświęcone głównie biznesom franczyzowym, ale nie tylko, gdzie na tak z grubsza jakieś tam 60-80 stron czasopisma, wiesz ile było tekstów redakcyjnych? Nie, 10? Te 3 strony. Naprawdę, a reszta to były reklamy, przy czym reklamy zrobione inteligentnie, takie, że obracałeś się każdą kolejną stronę i wydawało ci się, Boże, jaki biznes po prostu można zrobić. O, komputer coś powiedział. Tego typu czasopism może jeszcze u nas nie ma, chociaż z drugiej strony... Jest taki twój styl, tak, gdzie też jakby zanim dotrzesz do spisu treści, który teoretycznie jest na pierwszej stronie, musisz się przebić przez 10 stron z reklamami kosmetyki. To też, ale są... mam wrażenie, twój styl ma jeszcze sporo artykułów, że tak powiem, nieinspirowanych przez PR-owców. Natomiast jest wiele takich czasopism, gdzie... czystej treści takiej, że tak powiem, dziennikarskiej, nieinspirowanej przez reklamodawców, jest naprawdę tyle, co kot napłakał, albo wcale. Bo przecież po co drukować coś, na czym wydawca nie zarabia. No tak. Są takie badania, kiedyś u Ciebie nawet na blogu jakąś dyskusję czytałem, ile to reklam człowiek, iloma to reklamami człowiek jest codziennie bombardowany. Tak, w zależności od metod badań to wychodziły kosmiczne liczby od, nie wiem, 50 tysięcy, licząc praktycznie wszystko gdzieś tam w wielkim mieście w Ameryce, po 500, także średnio mówi się 3 do 5 tysięcy dziennie. Przy czym tutaj od razu uprzedzamy, że tu nie chodzi o reklamy, no bo gdyby to policzyć na 30-sekundowe spoty w telewizji, nie, to by nie starczyło doby. Tu nie wszystkie chodzi o takie kontakty reklamy. Z komercyjnymi przekazami reklamowymi, jakie mamy w ciągu dnia, czyli nie wiem, mija nas autobus, na który spojrzeliśmy i on miał coś nalepione, przerzucamy strony w gazecie, patrzymy na billboard, przejeżdżamy koło billboardu. Siedzimy tak w samochodzie, widzimy logo producenta na kierownicy i tak dalej. 3000 przekazów reklamowych, co generalnie jest liczbą nie do zapamiętania. I to sprawia, że ludzie uciekają przed tą reklamą. Tak, budujemy filtry, tak, jakieś ściany naokoło siebie po to, żeby się oddzielić od tej reklamy, no bo my mamy ważniejsze rzeczy do zwracania uwagi w ciągu dnia niż przekazy reklamowe. No poza tym jesteśmy też tak skonstruowani, że sama przekora każe nam uciekać przed czymś, co ktoś nam nachalnie wciska. Dokładnie. W związku z tym ja na przykład opracowałem na własny użytek, ale myślę, że nie tylko ja, taki sposób czytania kolorowych czasopism, niektórych zwłaszcza, że
prawych stron w ogóle nie oglądam. To znaczy zginam to czasopismo, tak żeby widzieć tylko lewą stronę i obracam, bo wiem, że po drugiej stronie jest reklama. I naprawdę bardzo rzadko zdarza mi się spudłować, bo tam zawsze jest reklama. No, plus mamy na przykład potężne urządzenie typu pilot do telewizora, czy w ogóle asynchroniczną telewizję. W momencie silniejszy pilot do telewizora to jest, że tak powiem, aktywny sposób uciekania przed reklamą. A jaki jest pasywny sposób uciekania? Pasywny jest taki, że zamykasz się w toalecie na przykład, albo idziesz zrobić herbatę. I wtedy niech sobie ta reklama leci, ja jestem daleko i jej nie oglądam. No a ja mam na przykład taki sposób, że ja robię pauzę i robię herbatę czy siku, jak tam byś chciał, a potem wracam i przewijam te reklamy do tego momentu, bo mam ten komfort, że trafię przynajmniej w tym momencie, gdzie film się z powrotem zaczyna. Mm-hmm. No w radiu wiadomo jest podobnie, chociaż rzadziej, zwłaszcza kiedy się... No, teraz się przeważnie słucha radia w samochodzie, więc trudniej wyjść do toalety, kiedy lecą reklamy, ale łatwo przełącza się rzeczywiście na inną stację. No, oni się też wycwanili, bo zauważyłem, że na przykład główne stacje komercyjne dają bloki reklamowe w tym samym czasie. No tak, jeśli się przełączył między RMF-em a Z-ką, no to... Zawsze, stary, pozostaje ci Radio Maryja. Oni mogą dodawać reklamy, chyba nie? Coś tam delikatnie, nie, to Telewizja Trwam chyba dostała jakieś tam telezakupy delikatne, tam różańce w sprzedaży wysyłkowej czy coś i takiego. Róż z przekazem od anioła widziałem wczoraj normalnie, co? No i że oglądam. Nie, na Facebooku widziałem. Aha, no w internecie też są sposoby. Też mamy sposoby, żeby blokować reklamy, mamy adbloki standardowo instalowane w niektórych przeglądarkach. I może właśnie dzięki temu ludzie coraz częściej, dzieci, widziałem takie badania w Stanach, już więcej dzieci korzysta z komputerów i internetu niż z telewizji. O proszę. I no, oni są przyzwyczajeni do tego, że generalnie reklamy można pozbyć. Tak, można się ich pozbyć. Są też takie urządzenia, które służą do wycinania reklam na żywo. To w Stanach już takie rzeczy wymyślono. No i to wszystko powoduje, że ludzie, którzy płacą za te reklamy, mają duże kłopoty z tym, żeby nie tylko przyciągnąć uwagę, no bo trudno przyciągnąć uwagę, kiedy ktoś nas wyłączy po prostu takim adblokiem. Nie mówiąc już o wzbudzaniu zainteresowania czy pożądania posiadania produktu. Natomiast ciągle jeszcze w rękach reklamodawców pozostała jedna broń, której wszystko na to wskazuje, nie da się tak łatwo wytrącić z ręki. A ta broń to jest ostatnie A z tego skrótu AIDA, czyli action, czyli działanie. To znaczy nie da się, proszę Państwa, może to zabrzmieć troszkę głupkowato, ale nie da się zrobić zakupów nie wchodząc do sklepu. Przez internet? Też wchodzisz do sklepu. No w sumie tak, czy to, internetowego. Czy do Allegro, czy do sklepu internetowego. Przyznaję. Musisz dokonać czynności związanej z dokonaniem, czy wykonać pewną czynność, żeby kupić. Czyli wchodzisz do sklepu po to, żeby kupić, okej. Tak. Jeżeli mówimy o produktach nie po codziennego użytku, czyli poza branżą FMCG, to tak naprawdę klienci, czy to kupując nowy samochód, czy kiedy rodzi im się dziecko, czy kiedy kupują dom i zakładają ogródek, zaczynają poruszać się w sferze produktów, których wcześniej nie używali, nie znali, nowych marek, a to oznacza, że oni nie dokonują tych zakupów w tym sklepie, do którego wejdą, automatycznie. To w pełni świadomy. To musi być, świadomie czy nie, to tam inna historia, ale oni muszą każdy taki zakup, nie chcę użyć słowa przemyśleć, ale wykonać wysiłek intelektualny, żeby wybrać jakiś produkt. Ale to, no właśnie, w jaki sposób ich powiedziałeś, że nie można ich, nie można zrobić zakupów nie wchodząc do sklepu? W jaki sposób sprawić, żeby weszli do tego sklepu, który ma te produkty? Ja bym spojrzał na sprawę odwrotnie. Okej. Okay. To znaczy... dużo łatwiej niż skierować klienta do konkretnego sklepu, co wymaga przebicie się przez miliard reklam, które go ciągle atakują, jest sprawienie, żeby w tym sklepie czekał na niego nasz produkt. Aha, czyli w tym sklepie, do którego przyjdzie klient, ma czekać na produkt. Dokładnie. Nie głupie. Dlaczego również warto to zrobić? Ponieważ kiedy sięgamy po nowe produkty, nowe, nieznane przez nas kategorie tych produktów czy marki, no, chcemy podjąć racjonalną decyzję. No, nie chcemy wybrać pierwszego z brzegu. Czasami nie wiemy, czym one się od siebie różnią, czy najczęściej, kiedy są to produkty nieznane. Powiedzmy, że kupiliśmy dom, mamy tam trawnik, no i rosną nam kwasty na tym trawniku. Musimy kupić odchwaszczanie. Chcielibyśmy coś z tym zrobić. No i idziemy do jakiegoś sklepu, tam stoi ileś tam różnych rodzajów. I co z tym zrobić? Szukamy informacji. Gdzie szukamy tych informacji? No najczęściej w Google. Czy poprzez Google'a, na forach internetowych, czy w wyspecjalizowanych serwisach. Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Czy te informacje w internecie, skąd one się tam biorą? No, ludzie inni je umieszczają. Jacy ludzie?
No, z jednej strony tacy jak my, czyli też poszukujący, którzy znaleźli, a mają na tyle dobre serduszko, żeby się podzielić tą informacją, a z drugiej strony no, opłacani przez producentów, no bo na takim forum internetowym, gdzie nie wiem, mamy się wymieniały informacjami o pampersach, no to zakładam, że 50% jest mama, 50% jest pracowników Procter & Gamble, tak? Da, czy Johnson & Johnson. Czy wynajętych przez nich studentów. Tak czy inaczej, informacja w internecie, co już stwierdziliśmy na podstawie tutaj krótkiej i prostej wymiany zdań, niekoniecznie jest wiarygodna. No nie. Bo nawet jeżeli ktoś kupił dany produkt i w dobrej wierze dzieli się informacją o nim, to wcale nie oznacza, że ten środek chwastobójczy, który zadziałał na jego ziemi i na jego chwasty, zadziała na mojej ziemi i na moje chwasty. Tak. Natomiast klienci posługują się tymi informacjami znalezionymi w internecie i wierzą im, dlatego że chcą postępować racjonalnie, a te informacje mają jedną potężną przewagę nad innymi informacjami. Nikt za nie zapłacił. Znaczy nie muszę płacić, żeby je dostać. Nie, to jest raz, ale z drugiej strony nikt nie zapłacił, żeby te informacje tobie przekazać, więc one są wiarygodne. Ktoś kładzie swój autorytet na szali. Tak? Ale nawet to są anonimowe osoby najczęściej. Mhm. Tutaj myślę, że chodzi głównie o to, że po pierwsze łatwo taką informację dostać, bo wystarczy wklikać, więc to trwa krótko, a z drugiej strony bardzo istotną rzeczą jest to, że my nie musimy się zdradzać wtedy ze swoją niewiedzą. My sobie czytamy takie forum, czyli nie pytamy. Biernie czytam, nie muszę wiedzieć, że nie wiem. Nikt nie musi wiedzieć, że nie wiem. Idę sobie, kupuję i jak się zawiodę, to tylko ja będę po prostu o tym wiedział, że dałem ciało. Tak. I przeszukujemy te różne fora i tam szperamy. Jest tych produktów zazwyczaj, no bo każdy rynek się rozwija, każdych produktów, poza, nie wiem, czarno-białymi telewizorami z lampami kineskopowymi. I tych produktów przybywa, marek przybywa. W związku z tym podjęcie takiej decyzji jest bardzo trudne. Szukamy jakichś tych informacji. Czasami zachodzi taka sytuacja, że jesteśmy w sklepie, mamy głowę naładowaną tymi informacjami, albo nie, albo po prostu przyszliśmy wybrać z tego, co stoi na półce i mamy gorące pragnienie, żeby w końcu coś kupić i wyjść z tego sklepu. Rozwiązać swój problem. Tak. Czymkolwiek. Chcę mieć to z głowy. Środkami, które są aktualnie dostępne. Otóż to. I oczywiście, czy to jest mądra i racjonalna decyzja? Niekoniecznie. Nie do końca. Natomiast my sobie to racjonalizujemy, myśląc, że w zasadzie i tak wszyscy producenci robią to samo. No to się niczym nie różni. Gdyby to było kiepskie, to by nikt tego nie sprzedawał. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na to, na to zjawisko wybierania z produktów dostępnych w sklepie z drugiej strony, nie ma sensu uderzać z reklamą do konsumentów wtedy, kiedy naszego produktu nie ma w sklepach. No tak, no bo jeśli on tego nie może kupić, to on się tylko zirytuje, a i tak wybierze co innego. Jest takie złudne poczucie, że klient przeczyta naszą reklamę, produkt mu się spodoba, pobiegnie do sprzedawcy. I będzie chodził przez pół miasta w poszukiwaniu tego konkretnego. Tak, albo będzie tam męczył tych sprzedawców i mówił, ja chcę kupić środek Chwastox, nie wiem czy taki istnieje, strzelam. Chwastobujek, mam nadzieję, że nie istnieje. I dopóki mi go nie ściągniecie, to ja nie kupię żadnego innego. No więc właśnie, wydaje mi się, że to jest prawda w przypadku części produktów, na której naprawdę, naprawdę nam zależy. Natomiast takie mocno wyrobione preferencje my mamy dla naprawdę znikomej części produktów, które kupujemy. Tak? Czyli niektórzy mogą mieć dla nie wiem, samochodu. Tak? No właśnie. Kupię sobie tylko taki samochód i żaden inny i będę rzeczywiście go szukał. I będę czekał 3 miesiące. Tak, będę na niego czekał 3 miesiące. Natomiast jeśli zamawiasz na przykład żółty Lamborghini, no to wiadomo, że tam poczekam. Pal go diabli, bo żaden inny samochód nie zastąpi żółtego Lamborghini. Natomiast w przypadku środka do zwalczania chwastów, czy też, nie wiem, soku pomarańczowego, który podam gościom na imprezie, no umówmy się, że nie jest to aż takie super, hiper ważne, zwłaszcza, że na przykład impreza jest ważniejsza niż dostępność tego soku. Tak, ja muszę mieć jakiś sok na imprezę. Otóż to, czasami działamy pod presją czasu. Dokładnie, dokładnie tak. No jest jeszcze jedna dość istotna informacja. Według badań OBOP-u prawie 70% Polaków przyznaje się do tego, że dokonują zakupów pod wpływem impulsu. Nie zawsze mają listę, z którą idą i ją realizują w sklepie. Czasami po prostu wchodzą i coś sobie kupują, czego wcześniej nie planowali. Więc po raz kolejny okazuje się, że jeżeli nie ma nas na półce w sklepie, to tracimy mnóstwo szans na taką właśnie przypadkową okazyjną sprzedaż. I wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory, łączą się w jednym konkretnym punkcie, czyli w miejscu sprzedaży. Czyli wracamy znowu do tej AIDA i do tego action. To ostatnie A, czyli action,
Zastępujemy moment, dystrybucję. Tak, moment zakupu to jest dla skutecznej reklamy naszych produktów bardzo często rzecz kluczowa. Można by sobie zadać pytanie, zadaj mi może pytanie. A może wystarczy sprzedawać w internecie? No właśnie, jest taka pokusa, bo zamiast budować sieć dystrybucji, co jest uciążliwe, męczące, wymaga czasu. Nie zadaję tego pytania, bo ja sam w to nie wierzę. No, można mieć taką pokusę, dużo się już od lat, ponad 10, dużo się o internecie mówi, jaki to on ma potencjał handlowy i tak dalej. Fakty są takie, że według danych z tego roku, według takiego raportu przygotowanego przez MSWiA, GUS i Urząd Komunikacji Elektronicznej, dostęp do internetu ma 55% Polaków, więc jest całkiem nieźle. Natomiast, no nie wiem, że jest tak całkiem nieźle, znaczy, to jest połowa, tak? Połowa no nie, ludzi. Ale wiesz, no, połowa populacji jako grupa docelowa w sporym kraju, jakim jest Polska, to jest całkiem nieźle. No, natomiast dobra. Zakupy w sieci robi według różnych danych, bo to różne źródła różnie podają i rozbieżności są spore, ale kilka milionów, od 4 do 6 milionów osób. Co ciekawe, w ciągu ostatnich 5 lat najwięcej internautów, nie mówię o tych zakupowiczach, ale o internautach, przybyło w grupie wiekowej, proszę pana, 55-64 lata. To wiem, bo oni też najczęściej konto na Facebooku ostatnio zakładają. No właśnie, i okazuje się, był taki czas, że na naszej klasie też się no nie, ale prawda jest taka, że wiesz, no nie jesteśmy jakimś zadupiem internetowym. Ci, co pragnęli tego internetu, to założyli swojego już kilka lat temu, a w tej chwili no, dociera do późnej większości, umówmy się. I wydawać by się mogło, że taką najbardziej aktywną, również jeżeli chodzi o zakupy w internecie, są grupą, są ci ludzie w wieku powiedzmy 25-35 lat, tacy najbardziej, ci, którzy już no, z tym internetem są tak naprawdę od dziecka i potrafią z niego korzystać, nie boją się zakupów i tak dalej. No, no. No i tutaj mam taką ciekawą informację. W raporcie e-handel Polska 2009 znalazłem liczbę 130 milionów złotych. To jest wartość sprzedaży wszystkich dziecięcych sklepów internetowych w Polsce w ubiegłym roku. Czy 130 milionów złotych to jest dużo czy mało? No dla jednego sklepu to by było pewnie dużo. Natomiast nie wiem, ile jest sklepów internetowych z branży dziecięcej w Polsce. Oj, z 560, jak pamiętam, coś takiego. W zeszłym roku było, no bo to jest za zeszły rok raport. Ale jeżeli przyrównamy to do całkowitej wartości sprzedaży w tej branży, no to okazuje się, nie ma dokładnych danych. Natomiast rozmawiałem z takim dużym, bardzo dużym dystrybutorem zabawek, który szacuje wartość samego rynku zabawek. Nie mówimy tu o wózkach, fotelikach i tak dalej, na 2 miliardy złotych rocznie. No to jest niewielki procencik. To jest 130 milionów i to dotyczy również wózków, fotelików, mebelków, ubranek, a więc rzeczy, rozumiem, których sprzedaje się dużo mniej, ale mają one dużo większą jednostkową wartość. No to nie jest tak, że nie wiem, rynek dziecięcy to jest taki dosyć specyficzny rynek, gdzie musisz podejść, dotknąć, pomacać, nie wiem, wsadzić dziecko na próbę. Rynek dziecięcy jest bardzo specyficzny, ale wiesz z jakiego powodu? Z tego powodu, że kobiecie w ciąży z dużym brzuchem jest się ciężko poruszać. A kiedy dziecko się rodzi, to ona właściwie już w ogóle nie może wyjść z domu, przynajmniej przez pierwszych parę tygodni. No dobra, ale to nie jest tak, że traci tę potrzebę wsadzenia dziecka na próbę w wózek, który zamierzam mu kupić? Idzie do sklepu, wsadza na próbę, znaczy do wózka na próbę raczej nie, już tym bardziej do fotelika, bo fotelik musi mieć w momencie, kiedy dziecko wychodzi ze szpitala po porodzie. Ale chyba, że na piechotę wraca. Bardzo często rodzice chodzą do sklepów stacjonarnych, oglądają i kupują w sieci. No tak. Więc choćby po to, żeby nie taszczyć ze sobą ciężkiego wózka do domu, tylko żeby ci go przywiózł kurier. Więc jeżeli w tej branży te proporcje są takie, to tym bardziej w wielu innych branżach, które mogą się pojawić. Wniosek jest taki, że internet oczywiście jest przyszłościowym kanałem sprzedaży, oczywiście warto w niego inwestować, ale niekoniecznie w tej chwili on da nam pozycję silną na ogólnopolskim rynku. Podsumowując, warto inwestować w profesjonalnych sprzedawców detalicznych, choćby dlatego, że jeżeli przychodzi taki klient z mądrościami wyniesionymi z internetu, to dobry sprzedawca małym pstryknięciem jest w stanie mu takie mądrości wybić z głowy, bo on jest ekspertem. On nie jest przypadkowym gościem, który siedzi i klika, albo gościem absolutnie nieprzypadkowym, wynajętym przez kogoś, żeby... Przy założeniu oczywiście, że jest ekspertem, czyli jakby wracajmy do tego, co powiedziałeś, inwestuj w profesjonalizm, dlatego że jeśli w twoim sklepie rzeczywiście będą siedzieć ludzie, którzy też niewiele więcej wiedzą poza tym, co przeczytali w internecie, no to będzie kiepsko. Dyskusji z klientem nie mają szans. Tak.
jeżeli jesteś dostawcą do sklepów, czy jeżeli jesteś właścicielem sklepu, dbaj o to, żeby twoje towary po pierwsze były w sklepie, żeby były obecne na półkach, a po drugie, żeby były dobrze wyeksponowane, żeby po prostu było je widać. Czyli liźnij trochę wiedzy, takiej merchandising, tak się nazywa. Visual merchandising. Visual tak. merchandising. Najlepsza książka, jaką znam z tego, to jest Why We Buy Paco Underhilla. Nie wiem, czy się w Polsce ukazała, ale jeśli nie, to duże niedopatrzenie. No to tym bardziej warto po nią sięgnąć i sobie przeczytać, dlatego że nie wszyscy jest to wiedza niepowszechna. Tak, dokładnie. Trzeci wniosek jest taki, że warto rozwijać sieć dystrybucji. To znaczy, w im większej liczbie sklepów nasze towary są, tym więcej kontaktów klienta z takim towarem. Klienci, zdarza się na przykład, no wracając do tych produktów dziecięcych, że chodzą po różnych sklepach i porównują. I jeżeli oni widzą, że nasza marka jest w sklepie A, B i C, to dochodzą do wniosku, jeżeli wszyscy to sprzedają, to musi to być dobre. No znowu społeczny dowód słuszności. No i jeżeli chcemy reklamować nasze produkty, to reklamujmy tak, żeby zwiększać sprzedaż. Czyli być może zamiast uderzać z reklamą do końcowego klienta, do konsumenta, który nie kupi naszego produktu, nie widząc go w sklepie, warto uderzyć reklamą właśnie do właścicieli sklepów. O tych, którzy dbają o to, żeby ten produkt był pokazany klientowi końcowemu i żeby o tym produkcie klientowi końcowemu opowiedzieć. No, ale nie może być tak, że rezygnujesz zupełnie z reklamy dla klienta końcowego, no bo... Nie mówię o rezygnacji, aha, mówię o połączeniu jednego z drugim. No jasne, czyli coś, o czym odwrotnie, od coś, o czym producenci zapominają, czyli... Nie tylko klient końcowy, ale również ci goście, którzy na etapie kupowania doradzają temu klientowi, też powinni być w jakiś sposób, jak to się mówi, połechtani. Sprzedawcy są w stanie zrobić w głowie klienta rewolucję. No tylko trzeba dać im do tego narzędzia. Dokładnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy... Który to będzie odcinek? 1500-1900, nie mam pojęcia. Serialu radiowego Matysiakowie. Zapraszamy serdecznie do odcinka kolejnego, w którym będziemy mówić na równie interesujące i porywające tematy. Żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.